Dzień dobry. No wróciliśmy do gry w Ekstraklasie po tej przygodzie naszej pucharowej. Trochę nieszczęśliwej, niezakończonej tak jakbyśmy chcieli i rozczarowanie duże. Natomiast no musieliśmy się szybko pozbierać, bardzo mało czasu do kolejnego meczu. No ale drużyna odpowiedziała w najlepszy sposób, jaki mogła. No, na boisku szybko to przegryźliśmy, strawiliśmy i musimy iść dalej. Dzisiaj bardzo dobre spotkanie, okazałe zwycięstwo i to jest ta odpowiedź i reakcja zespołu na to, co się tam w Pradze wydarzyło. Cieszę się z takiego przygotowania też fizycznego, bo myślę, że też pod tym kątem wyglądaliśmy lepiej, mimo tego, że wiadomo, mieliśmy nabiegane i tą dogrywkę, i mecz w ogóle, i na piłka nożna. Więc to też jest dla mnie ważne, że nie tylko Slavii dorównywaliśmy, wbrew temu opinią tutaj w Polsce, no to mecz tak nie wyglądał, że my fizycznie osłabliśmy, bo dogrywka była po naszej stronie, a nie po stronie przeciwnika, już jeszcze grzebiąc w tym meczu poprzednim. Mieliśmy większe problemy w normalnym czasie gry niż w dogrywce, ale to już tak na marginesie. Dziękuję. Dziękuję trenerze, zachęcam do zadawania pytań. Proszę tutaj, Kuba. Jakub Luberda, Śląsknet. Gratuluję zwycięstwa i dwa pytania chciałbym zadać. Na początku, bo widzę, że siedzi jeszcze w panu ta porażka w Pradze. Czy łatwo było przygotować zespół już do kolejnego starcia, które no właśnie ten odstęp czasowy nie był duży? Dziękuję za gratulacje. Oczywiście, że siedzi, bo jeszcze raz podkreślam, z mojej perspektywy zasłużyliśmy, żeby awansować. No, zrobiliśmy bardzo dużo, stworzyliśmy dużo więcej sytuacji, te jeszcze kontrowersje w tym pierwszym spotkaniu, to co robił przeciwnik po meczu i co tam się w ogóle działo w czasie meczu, to pokazywało, na kogo też trafił i jak dużo musiał zrobić, żeby właśnie tak się stało. Nie? Dużo szczęścia dopisało w tej akcji, bo tak jak powiedziałem, już przeciwnik nie był w stanie tak mocniej nawet atakować w tym momencie i wszystko wskazywało, że będą karne, więc musi to siedzieć. Natomiast czy ciężko? Nie, myślę, że nie byliśmy razem od tego meczu, nigdzie się nie rozjeżdżaliśmy, bo przylecieliśmy tutaj od razu, no nie tak od razu, bo w piątek do Wrocławia i musieliśmy to razem przeżyć, no i się przygotować do kolejnego spotkania. Ta drużyna już jest taka dość, może niedoświadczona na tyle, żeby właśnie taki mecz jeszcze gdzieś tam przepchnąć, tak to nazwijmy, nie? Ale już jest na takim poziomie świadomości, co chce osiągać, że nie było to jakieś wyzwanie dla mnie duże. Jeszcze chciałem zapytać o Fabiana Piaseckiego. On dzisiaj wyjątkowo zmotywowany, przynajmniej tak wyglądał na boisku, wyszedł na ten mecz. Jak pan ocenia jego występ? Kurczę, no. Dla mnie był zmotywowany jak każdy piłkarz Rakowa. Tutaj to nie jest dla mnie nic, co nie jest, co jest standardem. No, musi to tak wyglądać, musi być intensywny, musi pracować na boisku, a dzisiaj pokazał jeszcze jakość. Po prostu zagrał bardzo dobry mecz, ale jakby wyjątkowo zmotywowany, no to ja czegoś takiego nie rozumiem. No. Musi być zmotywowany, no tak w każdym meczu, no bo tak należy, taki ma zawód i nie wyobrażam sobie, żeby to inaczej wyglądało. Dzisiaj po prostu pokazał, jakie ma umiejętności. Grał bardzo, bardzo dobrze. Karol Bogiecki, Śląsknet. Ja również dołączam do tych gratulacji po dzisiejszym zwycięstwie. Rzecz jasna, chciałem zapytać o te szybko zdobywane bramki. Na początku pierwszej, drugiej połowy trener Iwan Dziurdziewicz po ostatnim meczu z Krakowią mówił, że w tym momencie jego zespół jest słaby, często traci gole. Czy zwraca pan na to uwagę, czy uczy los swoich piłkarzy? Nie, no absolutnie nie. Ja się nie zajmuję takimi rzeczami, nie patrzę, w których minutach tam padają bramki, bo 5 razy może paść w jednych minutach, a następne 5 w 90, to tak jak, nie wiem, straciliśmy 3 czy tam 4 gole po stałych fragmentach i problem już, czy to jest problem,
To tak jest piłka nożna po prostu. Bramki tak padają w takich minutach, w innych i dla mnie to nie ma żadnego kompletnie znaczenia. Ja przygotowuję zespół kompleksowo i wiadomo, analizujemy przeciwnika, gdzieś też pewne zachowania chcemy wykorzystać, ale my gramy po swojemu zawsze. No i jeszcze biorąc pod uwagę, że teraz ciągle gramy właściwie, to chyba był już 12 nasz mecz, jak się nie mylę, w sezonie, to też nie mamy na to dużo czasu. Musimy grać tak jak Raków, tak jak wyznacza to strategia, jakie mamy zachowania i zasady i po prostu nałożyć je na przeciwnika. No dzisiaj mi się wydaje, że do tej pierwszej bramki już było tam jeszcze kilka szans wcześniej. Czy mamy jeszcze pytania do trenera? Proszę, Antoni Bugajski. Dzień dobry, panie trenerze, Antoni Bogański, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, jedno pytanie jeszcze o Fabiana Piaseckiego, bo Twitter Rakowa przed meczem podał w składzie Musiolika, w wyjściowym składzie. Czy to było jakieś nieporozumienie, czy pan zmienił decyzję, czy coś się stało? Nie mam z tym nic wspólnego, nie wiem nawet, że taka sytuacja była. Nie, to pewnie jakiś z przyzwyczajenia już, że Musiolik zaczyna i później jest jakaś zmiana. Nie wiem, czym to spowodowane taka sytuacja. Nie, to nie chcieliśmy za żaden sposób tutaj przeciwnika wprowadzać w błąd, bo to też nie są takie wielkie rzeczy, które napastnik nasz wyjdzie, żeby specjalnie jakoś się do tego przygotowywać. Myślę, że każdy przeciwnik, tak jak już się mówi od lat w Polsce, że wie, jak Raków gra i nie jest to żadna wiedza tajemna, no bo zawsze jest podobnie. Jakiś napastnik wyjdzie z trójki, no to też przed meczem półtorej godziny wiadomo, można gdzieś tam zawodnikom przekazać pewne taktyczne kwestie, przynajmniej my tak robimy, jeżeli widzimy skład. Panie trenerze, i drugie pytanie, skoro Pechowa, ale jednak Raków odpadł z pucharów, jak to zmienia pana strategię, też transferową, czy coś się wydarzy w najbliższych dniach, coś się nie wydarzy w związku z tym, jaki jest scenariusz na ten najbliższy? Moja strategia to nie ma nic tu do rzeczy, bo jest właściciel i jego strategia, z tego co wiem, to będą ruchy wychodzące tylko. Rozmawialiśmy krótko wczoraj, no może nie tak krótko, ale rozmawialiśmy. No zobaczymy, no kilku zawodników już wiadomo było, że jest do odejścia przed meczem, miały być jakieś przychodzące transfery, wiadomo teraz ich nie będzie. No musimy dokładnie się nad tym tematem zastanowić, bo dla mnie ta kadra w chwili obecnej, biorąc pod uwagę ilu zawodników jest kontuzjowanych i oni szybko nie wrócą, czyli nie wrócą na ten mecz, na następny i być może kolejne, no to ona nie jest wcale szeroka, no ale to tak jak mówię, no to jest moja optyka, zobaczymy jakie będą tutaj działania ze strony klubu. Czyli rozumiem, że spodziewa pan się jakichś ruchów wychodzących? Tak. Czy Kowaczewicz też jest w tej... Nie wiem, tego nie wiem. Wiem, że dużo spekulacji jest w tym temacie, z tego co mi władze klubu przekazują, nie ma żadnej oferty, być może to jest już informacja stara, bo wiadomo, no, zamknięcie okienka jest bliskie i różne rzeczy jeszcze mogą się pewnie wydarzyć, więc nie chciałbym tu ani no nie znam po prostu scenariusza na ten transfer ewentualny. Nie widzę więcej pytań. Dziękuję Państwu, dziękuję trenerowi. Za chwilę druga część konferencji prasowej po meczu Śląska-Wrocław z Rakowem Częstochowa. Jest z nami trener drużyny Śląska, Ewen Dżurdziewicz. Trenerze, proszę kilka słów podsumowania meczu. Witam Państwa, dzień dobry. Oczekiwaliśmy przed takim meczem, że chociaż na swoim stadionie wejdziemy i podejmiemy walki, bo to jest podstawa piłce. Jeżeli gramy o wynik, żeby rywalizować. Od samego początku miałem takie wrażenie, że myśleliśmy, że po takim czwartkowym meczu, który zagrał Raków, że oni będą, nie wiem, leżeć na boisku. Sami wiemy, jaki to jest zespół, jak jest intensywny i jakich swoich szeregach ma zawodników, że i tak i tak portują składem, że wejdzie skład, który będzie po prostu narzucał swój rytm gry wysoką intensywnością. My od samego początku nawet nie podjęliśmy walki, wyszliśmy nawet przestraszeni i to
po prostu w tą pierwszą bramkę, wołaliśmy tą pierwszą bramkę. Kosztowało nas dużo wejść ten mecz, mamy z tym duże problemy. Dopiero później, po jakichś 20-30 minucie odejśćmy celny strzał, coś próbowaliśmy nawiązać jakikolwiek kontakt w grze, ale to nie wychodziło. Drugie połowę też podobna, wykonaliśmy dwie zmiany, chcieliśmy wzmocnić boki, żeby lepiej bronić. Ale ta bramka na 2-0 z tego fragmentu gry trochę nas znowu wybiła z rytmu. Bramka na 2-1, złapaliśmy kontakt, ale znowu po tej bramce też brak reakcji i zrobiliśmy kilka zmian. To nie wyszło dzisiaj, lekcja futbolu ze strony Rakowa, można gratulować i być zazdrości takiego zespołu. A nam pokazuje, że tutaj nas czeka duża, duża praca. Co powiedzieć? Powiedzieć, że jesteśmy wielkim klubem i tak jak ktoś z trybun powiedział dzisiaj, że oczekujemy, żebyśmy byli i się zachowali profesjonalnie, z naszej strony to dzisiaj trochę tego zabrakło i niektórzy ludzie powinni być edukowani, jak się znajdują w Ekstraklasie, że tu obowiązują pewne normy i zasady funkcjonowania, że są tutaj dla klubu, nie są nad klubem i od nich się wymaga 100%. Także odbyliśmy bardzo dobrą, uważam, rozmowę, prostą, szczerą, powiedzieć wprost, co się od nas wszystkich tutaj oczekuje i niech to będzie postnauczka. Ja zawsze mówię po takich po prostu mocnych porażkach, które dzisiaj przeżyliśmy, to są najlepszy moment dla zespołu, żeby pokazać, co mamy w środku i na co nas stać dalej. Także to jest piłka nożna i taki moment może potrzebowaliśmy, żeby po prostu zgasić tą wszystką euforię po tych meczach, które wygraliśmy z Lechem i z Pogonią i jakieś takie wrażenie, że tutaj nie wiadomo co, no tutaj jest dużo, dużo, dużo pracy przed nami. Dziękuję trenerze i zachęcam do pytań. Proszę, Karol Bugajski. Możesz tak bez mikrofonu. Tak, załóż. Karol Bugajski, Śląsk. Panie trenerze, chciałem zapytać o no właśnie tę różnicę, bo wiadomo, przyjeżdża Raków, Pucharowicz i tak dalej, natomiast czy pan się spodziewa, że ta różnica w grze, w jakości będzie aż tak duża dzisiaj? Tak, tak. My też wszyscy, nawet po prostu cały sztab, widzieliśmy, że będzie różnica, widzieliśmy, że to jest lepszy zespół, nie ma co się ukrywać, ale aż tyle. Wynikające z tego, że w ogóle nie podjęliśmy walki, to jest kluczowe. Z minuty na minutę nie było reakcji. Momentami mieliśmy taką jedną, drugą reakcję, ale brakowało nam agresywności, intensywności. Nie wiem, czy tak po prostu ten mecz oddaliśmy, ten mecz. Łatwo wszystkie te bramki, zwłaszcza ta bramka na 3-1 oddana i już potem już to się wszystko rozsypało. Ale mówię, to są dobre momenty, żeby ten zespół, żeby ten klub zobaczył, że na jakim jesteśmy po prostu etapie jako klub i że to jest mocna przebudowa i tutaj trzeba po prostu porozmawiać, zobaczyć, kto z tych zawodników chce tak naprawdę pracować i być w tym klubie, a kto życzy sobie odejść i być w innym klubie. Także na pewno taki mecz czasami jest potrzebny, ale że aż taka różnica dzisiaj, tego nie oczekiwaliśmy i mamy za dużo do siebie pretensji. Pan ma jakichś konkretnych zawodników, konkretne zachowania na myśli, nie, bo mocno pan mówi o tym braku świadomości, gdzie jesteśmy. Tak, tak. Nie będę mówił tutaj nazwiskami, to jest po prostu ja tych zawodników wybrałem, żeby tutaj byli i po prostu mamy z tymi zawodnikami pracować, taki przypadek przy pracy i taki sposób grania, nie możemy sobie pozwolić na takie, to już mieliśmy taką pierwszą połowę z Kurą Kielce, gdzie zareagowaliśmy, tutaj ta reakcja była minimalna. Ale nie można wchodzić na boisko, być obrażonym, nie można wchodzić niezadowolonym. Trzeba szanować klub, trzeba szanować swoich kolegów i szanować tutaj miejsce pracy. Tylko to. Po tym meczu z Koroną pan mówił, że zespół wpadł w taką małą euforię po zwycięstwie z Pogonią. Dzisiaj pan mówi też, że spodziewaliście się, że Raków te punkty odda tak trochę za darmo, bo jest po trudnym meczu w Pradze. Takie niestabilności pewne występują w tym zespole, tak? No tak, no, to są rzeczy, no, to co się działo w poprzednim sezonie, nie,
tak jak powiedziałem, od retoryki od samego początku nasza rozmowa jest taka szczera i to jest etap, na którym się znajdujemy. Nie będzie zespół ten sam, który widzimy, że zespół grał w pucharach, a później walczył o utrzymanie. Nagle teraz nie będziemy, przychodzi kolejną euforię, że teraz będziemy walczyć o jakieś puchary, tylko po prostu trzeba tutaj być szczerym i wobec zawodników zespołu, i wobec wszystkich ludzi, którzy są dla Śląska i kibiców, że po prostu tutaj przychodzimy pewien etap budowy, który tak to będzie wyglądało i my musimy z tego, co się wymaga, wygrywać z jakością, nie byle jak, i przegrywać też z jakością. Przegrywać, można przegrać mecz, ale na pełnym poziomie. Tego poziomu dzisiaj po prostu w ogóle nie było. Nie? I tyle. W tych dobrych, wygranych meczach Śląska ważną rolę pełnił Patryk Olsen. On dzisiaj z żółtą kartką, on zszedł po 60 minutach. Słaby występ. Myślę, że jeden z takich punktów, które można wskazać. No tak, no, dzisiaj jakbyśmy mogli wymienić wszystkie, to byśmy wszystkie wymienili. Po prostu jako zespół wyglądaliśmy bardzo słabo. Olsen był zmieniony też po tym, że nie będzie grał następny mecz, szukaliśmy, żeby dać rytm meczowi innym zawodnikom. Trochę, żeby też Javier, który może teraz wejdzie w mecz od początku, musimy dać trochę więcej czasu Olsen, żeby dać trochę więcej argumentów w grze. Ofensywnie zmieniliśmy Quintanę, żeby podpomóc Erika, żeby zagrać trochę ofensywnie, ale po tych na 2-1 oczekiwaliśmy, że mecz pójdzie w naszą stronę, a jednak się tak nie okazało. Karol Borys, dzisiaj drugi mecz w Ekstraklasie, to jego wejście też już zmyślał o Pucharze Polski? No tak, to są zawodnicy, którym też chcemy dawać szansę. Jak tak jest przepis, sztuczny przepis na młodzieżowcu, no to musimy kombinować i w takich momentach, jak już widzieliśmy, jak ten mecz wygląda i że nie będzie jakichkolwiek reakcji z naszej strony, no to chcieliśmy dać trochę szansę, żeby też poczuł smak Ekstraklasy i trochę prowadzić. Jest to zawodnik, który jest perspektywiczny, chcieliśmy po prostu go prowadzić na mecz. Dziękuję. Dobry wieczór. Dzień dobry, sumie. Jakub Berda, Śląsknet. Przede wszystkim jak zdrowie chciałem zapytać, dlatego że... Dobrze, dziękuję, ale pogorszy się może po takim meczu dzisiaj, może także na pewno nie będzie lepiej. Dziękuję, wszystko ok. Chciałbym spytać w tym dzisiejszym występie o postać Erika Exposito. On przez pierwszą połowę dużo próbował, często była gra taką długimi podaniami na niego. On miał duże problemy, żeby wygrywać starcia w powietrzu. W drugiej części spotkania trochę częściej schodził niżej, trochę bardziej stał się aktywny. Czy w przyszłości będziemy częściej widzieć tego Erika, którego kojarzymy ze starych spotkań, czyli grającego właśnie piłką, a nie, że długie piłki musi przyjmować na siebie? Czy... No to jest dzisiaj w taki sposób, widzieliśmy, że Rakum ma bardzo mocny pressing, wszystko co jest grane od tyłu, czyli otwarcie gry i niebudowanie, one mocno naciskają. Chcieliśmy ominąć ten blok ofensywny Rakowa i zagrać wyżej, zagrać na wolne pole, zmęczyć tych zawodników z ostatniej linii, a to się nie udawało. Zwłaszcza w pierwszej połowie nie byliśmy w ogóle w ataku, nie mieliśmy żadnych argumentów, może po momentach przejście piłki po pressingu z kontrataku, dwie, trzy piłki, gdzie Damierik miał odaszczał daleka, ale to jest zawodnik, który no, jest w takim momencie dobrze, że strzelił tą bramkę, może się moment, żeby się odblokować, miał pewien moment na tym rzut karny, także widzimy, że Erik jest no, ważnym zawodnikiem, jednak te liczby gdzieś tam zawsze coś ma, także będziemy szukać też, są inni, Bergi dzisiaj go nie puściliśmy, bo puściliśmy Quintany, szukaliśmy tą piłki na wolne pole, dlatego na pewno jeden z nich dostanie więcej szansy w Pucharze Polskim, taka szansa, żeby strzelić więcej bramek, jeśli na tym meczu nie lekceważąc, że z nikogo chcemy na tym meczu też zagrać ofensywnie Pucharze Polskim, widać ten mecz wysoko. Dzisiaj też mnóstwo błędów indywidualnych, takich strat gdzieś na własnej połowie, czy braku koncentracji w podstawowych fragmentach Rakowa, czy właśnie ten brak koncentracji bierze się z tego, co wskazał pan wcześniej, czyli przeświadczenia, że Raków dzisiaj przyjdzie zmęczony i ten mecz będzie trochę łatwiejszy, czy z czegoś innego? To jest, ja uważam, to sprawa mentalna, którą musimy po prostu dojrzeć jako zespół, że dzisiaj nie istnieją. To jest najtrudniej piłce, że nie ma tego, że kto nas motywuje na zewnątrz, czy ja dzisiaj zagram lepiej z Lechem, czyli po prostu jest każdy mecz, wychodzimy, mamy swoje założenia i musimy zagrać na 100% i zaczynając od założeń wolicjonalnych,
poprzez motoryczny i techniczno-techniczny. I dzisiaj na tego zabrakło tych postaw. Jak tych postaw nie ma, no to tu już nie ma co ani analizować, ani mówić na ten temat. Nam w pewnych momentach widzimy, że są mecze, w których to mamy. Wchodzimy w mecze i jesteśmy skoncentrowani. Oddajemy wszystko siebie, co możemy i takie mecze wygrywamy. I są mecze, które po prostu z jakiegoś powodu też możemy poznać ten zespół, poznajemy, pracujemy i widzimy, że po prostu są za duże wahania, co nie jest i to jest na czym musimy mocno popracować. Jeszcze na koniec tak spytam, czy dzisiejszy mecz został przegrany przez to, że zawiedli poszczególni zawodnicy, czy cały zespół zawiódł? Nie, dzisiaj cały zespół. Dzisiaj też myślę, że mogliśmy powiedzieć do tego meczu trochę inaczej. Ja też byłem kilka dni po prostu nieobecny. Chcieliśmy wyjść w ten sposób. Widzieliśmy bardzo słabo mecz, może nie do końca przygotowaliśmy dobrze to. Ale mieliśmy tą szansę, żeby zareagować, nie zareagowaliśmy, mamy dużo wniosków wszyscy razem i no, idziemy dalej. Czy mamy jeszcze pytania? Proszę. Nie, spokojnie. Antoni Bugajski, Przegląd Sportowy. Jedno pytanie mam. To, co pan mówi, oczywiście trudno się z panem nie zgodzić, ale ja jeszcze chciałem dopytać o jedną kwestię. Taka prosta statystyka, pan będzie pewnie ją analizował bliżej, te wszystkie parametry, ale Raków dzisiaj przebiegł chyba o 9 km więcej niż Śląsk Wrocław. Czy to pana nie oburza, że po takim ciężkim meczu Rakowa niespełna 3 doby wcześniej Śląsk ustępuje pod tym, no, pod takim prostym względem? Czy to jest dla pana? To jest wstyd. Nie ma co mówić. Wstyd pod tym względem, że my wyglądaliśmy, jakbyśmy grali czwartek, a nie oni. I to jest to, co nas jest oburzające. Środka nie powiem co, człowiek po prostu nie wie co z tym zrobić i to jest to, co to mamy największe pretensje i widać na twarzy zawodników, że oni też mają do tego pretensje, zwłaszcza, że po meczu ja rzadko, bo są emocje, rzadko po meczach lubię rozmawiać, ale dzisiaj musiałem mieć rozmowę po takim meczu, bo to już jest mocniejsze od nas wszystkich. Trzeba pewne rzeczy mówić i mówić wprost. Mówimy prosto co i jak i od kogo i o co oczekujemy i że jesteśmy w tym wszystkim razem, jak się wygrywa i jak się przegrywa. Ale to są pretensje, które musimy mieć do siebie i musimy nie winić, bo to jest kto winny, on nie jest odpowiedzialny, po prostu być odpowiedzialny. Zaczynając ja jako pierwszy po wszystkich zawodników i zespół, że takie mecze nie możemy grać. I w związku z tym, czy oczekuje pan takiej jednoznacznej reakcji w meczu pucharowym ze słabszym rywalem, ale takiego naprawdę takiej odpowiedzi na boisku od tej drużyny? Tak, mówiłem prosto, co oczekuję od zespołu w szatni i mam nadzieję, że jestem przekonany, że tego wykonałem. Dziękuję. Dziękuję trenerze, nie widzę więcej pytań. Dziękuję państwu, do zobaczenia na kolejnych konferencjach. Dziękuję.